Zoom! Dźwięki muzyki. Dzisiaj słyszałem flet. Słyszałem muzykę graną na flecie. Czasami nuty były delikatne jak muśnięcia, a czasami dudniły jak klaśnięcia. Były tam ostre, wysokie nuty, ale też te ciepłe i niskie. Hej! Co się dzieje? Nagle jedna mała nutka wyskoczyła i poszła na spacer. Hej, dokąd idziesz? Zaczekaj! Nutka postanowiła przyłączyć się do orkiestry. Nutka przez okno wyskoczyła i do grającego na puzonie chłopczyka dołączyła. Witaj, sąsiedzie, grający na puzonie. Widziałeś gdzieś może orkiestrę? Orkiestra to grupa instrumentów, które razem grają. Tam, pójdź tamtędy. Cztery pingwiny udają, że na pianinie grają. Zabawne, urocze. Razem z całą ulicą świetnie się zgrywają. Koszula, na sznurze wisząca, pomyślała, że harfa jest kusząca. Brzdąkała na sznurze wybitnie i dołączyła do orkiestry. Sprytnie! Jakie to urocze, nutka pomyślała. Kto i gdzie, na czym zagra? Pytała. Na końcu ulicy stały kosze na śmieci. Chciały być bębnami. Tak, dzieci. Kosze bębniły, pingwiny grały, nutkę coraz bardziej intrygowały. Kto jeszcze chce dołączyć do orkiestry? Cztery butelki z mlekiem na chodniku stały. One też chętnie by zagrały. Jak cudnie, dzwoneczki. Tylu muzyków w orkiestrze i tak fantastycznie grają. Butelki, kosze na śmieci, koszula i pingwiny. Fantastyczna orkiestra, a nie żadne drwiny. Ach, kto jeszcze dołączy? Trzech sławnych śpiewaków, koty. A to kto? Motocykl chce zagrać z nimi. Od razu do orkiestry się przyłącza. Wspaniała orkiestra. Dobra robota. Do widzenia, dzieci. Było zabawnie. Wersja polska na zlecenie Baby TV Studio Sonika. Miriam Aleksandrowicz wyreżyserowała. Olga Świerk tekst napisała. Maciej Brzeziński nagrał i zmontował. Głos Brygidy Turowskiej-Szymczak dzieci czarował.